przyjechała do nas bardzo mocna drużyna, lider tabeli. No i byliśmy słabsi dzisiejszego dnia, zabrakło nam niewiele, ale zabrakło, więc nie możemy być z tego powodu szczęśliwi, chociaż staraliśmy się stworzyć jak największy opór. Myślę, że wszyscy oddali serce i robili wszystko, co mogli, żeby pojechać jak najlepiej. Oczywiście te punkty jedni zawodnicy zrobili więcej, drudzy mniej, ale na pewno każdy tak samo się starał, żeby osiągnąć to jak najlepszy wynik. Tym bardziej sporo czasu było poświęcone w tym tygodniu. Początek był trudny. Na szczęście zawodnicy szybko zmienili motocykle. No nie wszyscy, bo niektórzy szło od początku, ale Jarek na początku jakby przesiadł się na inny motocykl i już całkiem inaczej mu się jechało. W końcówce też zmienił motocykl. Mateusz Siedlak przed ważnym wyścigiem, który z Dominikiem wygrali. Także no, ciężki mecz, ale no, w Ekstralidze nie ma tych meczów, zwłaszcza w Lesznie. No, Leszno jest trudnym przeciwnikiem. Doyle pojechał bardzo dobre zawody i trzeba było się troszkę napłacić, żeby to wygrać, no ale udało się. To był silnik, na którym wcześniej jeździłem i on to po prostu pasował. Ten, na którym startowałem w dwóch pierwszych biegach, kompletnie tutaj na wierzchni nie był dopasowany. To tak jest, jak masz jeden silnik, no to nie ma problemu, tak? A jak masz już ich kilka, no to trzeba je poznać i trzeba wiedzieć, który sprzęt na dany tor wybrać. Ja jeszcze tych silników pewnie trochę muszę się pouczyć, jeśli chodzi o Fleminga Graversena. To są świetne, naprawdę fantastyczne silniki i wszystko muszę sobie pokładać tak, żeby po prostu takich błędów nie popełniać. To może nie tyle zawodnicy to dają sobie radę, natomiast rzeczywiście silnik dostaje całkiem w kość, prawda? I ciężko jest, jak na przykład zawodnik wyścig po wyścigu, a raz jak się zdarzyło u nas, raz też w drużynie leścińskiej, to przy tej temperaturze jest to naprawdę no, krzywda trochę dla sprzętu. Ale co zrobić? No jest taka pogoda, jaka jest. Nie ma co narzekać. Z pogodą jak z gustami kobiety. Nie dyskutuje się o tym. Emocje towarzyszyły troszkę większe niż na juniorskich zawodach, aczkolwiek uważam ten bieg za plus, ponieważ został przeze mnie z Damianem wygrany na 4-2. W końcówce dwa wyścigi mieliśmy bardzo nieudane starty. Zostaliśmy po prostu pod taśmą, ale, no, ale całokształt jakby tak się uzupełnił, że wygraliśmy te zawody.